Na slajdzie widzimy sterownik S7200, do którego podłączono dwa przyciski normalnie otwarte, jeden przycisk normalnie zamknięty i indukcyjny czujnik zbliżeniowy, również pracujący w konwencji normalnie zamknięty. To, że to są normalnie zamknięte styki, widzimy tutaj na S2, który w stanie spoczynku ma wartość true i podobnie widzimy to na B1. Te stany wysokie pokazano również na zdjęciu terminala, sterownika. Wszystkie zadeklarowane w tablicy tagów zmienne są typu bool. Mówiąc o obszarach IQM, mówimy o obszarach pamięci, w których możemy deklarować nie tylko zmienne typu bool, czyli jeżeli chodzi o I i Q, zmienne, które odpowiadają albo stanom maszyny, albo stanom, które chcemy wymusić na urządzeniach wykonawczych. M jest obszarem, w którym deklarujemy zmienne pomocnicze, które potrzebne są nam do wykonywania programu. W tablicy tagów, którą przed chwilą widzieliśmy, dodaliśmy jeszcze trzy zmienne. Nie są to już zmienne boolowskie. Pierwsza to jest typu byte, druga word, trzecia podwójne słowo, czyli podwójny word. Wszystkie te zmienne są odczytywane spod tego samego adresu bazowego, czyli IB0, zerowy byte w obszarze wejść, jest adresem bazowym dla zmiennej typu byte, word i podwójne słowo. Zwróćmy uwagę na to, że kolumna adres pokazuje adres bazowy dla danej zmiennej, a kolumna datatype pokazuje typ, czyli jak interpretować zapisaną wartość oraz jak odczytać ją z pamięci. Oczywiście typ mówi nam również o tym, ile miejsca w pamięci zajmuje dana zmienna. Jeżeli przyjrzymy się bliżej wartościom zapisanym w tych zmiennych typu byte, słowo i podwójne słowo, to wszędzie przejawi się nam wartość 0a. No wynika z tego, że bit pierwszy i bit trzeci są w stanie wysokim, czyli one mają wagę 2 i 8, co daje nam 10, czyli w heksie A. Ale zwróćmy uwagę na to, że to A pojawia się w takiej konwencji na najstarszym bajcie słowa i podwójnego słowa. Musimy mieć tego świadomość, dlatego że proszę zobaczyć na dziesiętne wartości zapisane w tychże zmiennych. Tylko bajt ma wartość 10, ale słowo to już jest 2560, a podwójne słowo przekracza 167 milionów. Jak widać, wszystko zależne jest od porządku bajtów w takiej zmiennej. Gdyby to 0a było na najmłodszym bajcie, czy to słowa, czy podwójnego słowa, wtedy wszystkie te zmienne, tak słowo, jak i byte, jak i podwójne słowo, miałyby wartość 10. Dla ciekawskich proponuję zaglądnąć do publikacji Siemensa i zwrócić tam uwagę na opisy dotyczące Big Endian i Little Endian, bo to jest tak naprawdę informacja o tym, jak porządkujemy bajty w zmiennych, które są wielokrotnością bajtu i jak z tego korzystać. I tutaj mamy powiększenie tego kawałka pamięci. Proszę zwrócić uwagę IB0 dla każdego z tych typów, no poza bajtem, bo tutaj trudno mówić, że bajt posiada najstarszy bajt, ale tak dla słowa, jak i dla podwójnego słowa IB0 to jest najstarszy bajt, najbardziej znaczący. To jest najbardziej znaczący bajt. Zwróćmy uwagę na to, że podwójne słowo zajmuje bajty od 0 do 3. Z tego rysunku również widać, że to podwójne słowo tak naprawdę zawiera w sobie i zadeklarowane słowo, jak i bajt. W tablicy tagów dodałem jeszcze jedną tablicę, w której będę deklarował zmienne z obszaru M. Tak jak tutaj jest napisane, obszaru M staramy się nie używać. Jest to zgodne z wytycznymi, które możemy przeczytać w dokumentacji Siemensa.
ale tutaj chcę analogicznie do zmiennych, które zadeklarowałem w obszarze i, zadeklarowałem mb0, mw0, md0, czyli byte, słowo, podwójne słowo w obszarze m i wszystkie te struktury, wszystkie te zmienne mają adres bazowy pod adresem bajtu zerowego. Gdybym w PLC Tax na dowolnym elemencie kliknął prawy przycisk myszy, to mogę wybrać opcję Assignment List i zobaczyć, jak wygląda przypisanie zmiennych do poszczególnych fragmentów pamięci. Nie zobaczymy tego, dopóki nie użyjemy tychże zmiennych w naszym programie. W takim razie napiszmy taki prosty program, gdzie dla dwóch zmiennych użyjemy instrukcji move, przy pomocy których przepiszemy wartość bajtu zerowego z obszaru i na zerowy bajt w obszarze m, słowo zerowe z obszaru i na słowo w obszarze m, również zerowe, i podwójne słowo przepiszemy, pokazując, jakby to wyglądało w języku SCL, czyli w języku tekstu struktury. Teraz w assignment list widzimy, że coś się pozmieniało. Proszę zwrócić uwagę na to, że byte, słowo i podwójne słowo mają wspólny fragment pamięci, czyli mają wspólne bajty, tak w obszarze i, jak i w obszarze m. Dopóki dany obszar jest używany tylko do odczytu i robimy to świadomie, wiemy, co chcemy przeczytać, to takie nachodzenie się zmiennych w tym samym obszarze pamięci nie generuje błędów. Jest to coś, co być może nie powinno być nadużywane, ale przy świadomym użytkowaniu niczego nie psujemy. Natomiast jeżeli chcemy zapisywać do zmiennej, no to proszę zwrócić uwagę, że zmiana bajtu zerowego będzie miała wpływ na pozostałe zmienne, na słowo i na podwójne słowo zerowe. To samo będzie z bajtem pierwszym. I znowu zmiana w podwójnym słowie będzie miała wpływ na pozostałe zmienne. To, jeżeli nie jest wynikiem jakiegoś super genialnego pomysłu, należy uznać za błąd. W takim razie przesuńmy zmienne w obszarze m, czyli mb0, byte zerowy zostawiamy pod adresem bazowym mb0, a słowo, w tym razem nie zerowe, ale drugie, będzie pod adresem mw2, czyli adresem bazowym będzie byt drugi, a słowo md4 rozpocznie się od bajtu czwartego, a jego adres to będzie md4. Gdybyśmy przybliżyli tę strukturę, to proszę zobaczyć, mamy użyty bajt zerowy. Bajt pierwszy nie jest używany, nie użyjemy słowa mw1, tylko słowo mw2. Wynika to z dobrego zwyczaju wyrównania zmiennych do granicy słowa, a słowo, podwójne słowo czwarte, rozpocznie się od bajtu czwartego i skończy na bajcie siódmym. Zmodyfikujemy program i teraz bajt zerowy przepiszemy tak jak poprzednio do bajtu zerowego w obszarze m, ale słowo zerowe z obszaru i przepiszemy do słowa drugiego w obszarze m i to samo zrobimy z podwójnym słowem, tym razem podwójne zerowe słowo z obszaru i przepiszemy do podwójnego, przepiszemy do MD4, czyli podbazowy adres związany z bajtem czwartym. Jeżeli teraz spojrzymy na listę przypisań do assignment list, to widzimy, że te zmienne, bajt, słowo i podwójne słowo, nie mają bajtów wspólnych. Każdy z nich, każda z tych zmiennych jest w odrębnym, tylko dla niej przeznaczonym fragmencie pamięci. I tutaj należy powiedzieć, że to programista wyznacza, pod jakim adresem będzie dana zmienna. I to jest jeden z większych mankamentów obszaru M, ponieważ to nie są zmienne, do których przypisujemy wejścia z jakichś urządzeń albo wyjścia sterujące urządzeniami, tylko to są zmienne pomocnicze. I programista nie powinien się zajmować tym, pod jakim adresem je umieścić. Gdybyśmy dodali sobie watchtable i przepisali te zmienne, których używamy w programie, to moglibyśmy zobaczyć na bieżąco, jakie
tam mamy wartości. Jest to bardzo wygodny sposób na zebranie w jednym miejscu różnych zmiennych, które chcemy obserwować w czasie wykonywania programu. I tutaj coś, o czym już mówiłem. Obszar M, jeżeli nie mamy jakiegoś ekstra ważnego powodu, nie powinien być używany. Pytanie w takim razie to, co używać zamiast obszaru M? Przecież nie możemy realizować programu tylko na obszarze IIQ. Z pomocą przychodzą nam tutaj data bloki, czyli możemy sobie wykreować data block, nazwiemy go sobie zmienne i po jego wykreowaniu uzupełnimy wartości zgromadzonych tam, nazw zgromadzonych tam. Analogicznie do tego, do nazw, które deklarowaliśmy wcześniej, nazwiemy sobie zmienne IB0, IW0 i D0. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że w tym data bloku nie ma mowy o adresie. Jest to data block optymalizowany i programista ma dostęp do zmiennych tylko poprzez ich symbole, czyli dostęp symboliczny po nazwie zmiennej. Nie możemy się odwołać do wybranego fragmentu tego data bloku z bardzo prostego powodu. Nie wiemy, gdzie kompilator umieścił daną zmienną w tym data bloku. Znowu zmodyfikujemy program. Wykorzystamy tym razem możliwość dodania dodatkowej zmiennej, do której zostanie zapisana instrukcją move wartość, czyli naciskamy taką gwiazdkę gdzieś na środku tego move'a. Zostanie dodane dodatkowe wyjście, które będziemy mogli uzupełnić. I w tejże linii, oprócz tego, że byte zerowy przepiszemy do MB0, to dodatkowo do IB0 w zmiennych, to samo zrobimy ze słowem i z podwójnym słowem. Co ważne, kompilator tak rozmieścił te zmienne w data bloku, że nie mają one wspólnej pamięci, w przeciwieństwie do obszaru M. I to powinno Państwu pokazać, że używanie obszaru M, tutaj powtarzam za wytycznymi, które można znaleźć w dokumentacjach Siemensa, od sterowników 1200 w górę, jest niewskazane. Wręcz uważa się, że nie powinno się używać obszaru M nawet w celu skorzystania z bitów specjalnych. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo za uwagę.